Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. O, mam rybę! Pokaż mi! O. Odpłynęła! Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, Kropko! Dzień dobry, dzieci! Pokażę wam, co Luluś złowił! Och, dużo tego! Jak my to weźmiemy? Nie damy rady przenieść wszystkiego na raz. Wiem, kto nam pomoże! To pewien ptak! Zaczekajcie! Zaraz wracam! Jest taki ptak, który zdołałby unieść calutki nasz połów? Jak myślicie, dzieci? Może to jest kaczka! Patrzcie uważnie! Narysuję tu pelikana! Pelikana? On przeniesie to wszystko? Oczywiście! Zaczynam od głowy w kształcie haka. Ciągnę linię dalej, żeby narysować piękną, długą szyję. Potem rysuję mu grzbiet. Linia biegnie łukiem i kończy się dłuższymi piórami w ogonie. Ciągnę linię dalej i rysuję duży, okrągły brzuch. A potem drugą stronę szyi. Teraz narysuję skrzydło i zaznaczę końce piór w skrzydle pelikana. Czy pelikan da radę przenieść to w skrzydłach? Nie, nie nosi nic w skrzydłach, Kropko, tylko w torbie. Schowa to do torby w dziobie. Ma bardzo długi, silny dziób, a pod dziobem wielką torbę. Widzisz? Rety! A po co mu taki dziwaczny dziób? Na ryby! Bardzo wygodny. Pomieści dużo więcej ryb, niż ty złowisz. Rzeczywiście. A na koniec zrobię dwie kropki. To oczy. A ja narysuję dwie nogi, jak małe kalosze. Już gotowe. I wreszcie można go... pokolorować. Macie rację. Pomarańczowe będą dwie nogi i dziób. Drogie dzieci, przedstawiam wam pana... Och, ptaszki, i niebo, i woda w jeziorze. Cóż piękniejszego na świecie być może? Witam, panie pelikanie. Czy mógłby pan przenieść mi coś? Tak, przeniosę twój połów. Jak będę w poetycznym nastroju. Ale teraz czuję, że mam wielką chętkę... na popołudniową drzemkę. Ja właśnie złowiłem... ryby? Naprawdę? Nie na niby? Bo gdy w brzuchu pusto, nie najem się kapustą. O, więc jednak chcesz nam pomóc? Ładuj wszystko wprost do dzioba. Szybko, bo czasu szkoda. Fuj! Co to jest? To jest budzik. Pływał w jeziorze. Jeziorze? Tak! I był tam jeszcze but, kółko, dzwonek. To śmietnika do wody. Czy znasz jakieś sposoby, żeby oczyścić te wody? Przyrzeknijcie mi, dzieci, że do żadnej rzeki nie wrzucicie śmieci. Ani do jeziora, ani do... O, dzieci, zapomniałyście, że miał być rym.
nie poradziłyście sobie z tym. Wybacz, panie pelikanie. Dbajmy o wodę i kwiecie na naszej pięknej planecie. O nie! Wszystko się nie zmieści. Rysując pelikana, zaczynamy od głowy. Jest jak wielki hak. Teraz rysuję piękną, długą szyję, grzbiet i brzuch. Ciągnę linię dalej i rysuję drugą stronę szyi. Teraz narysuj skrzydło i zaznacz pióra w skrzydle pelikana i jeszcze ten śmieszny dziób. Długi, silny, a pod nim jeszcze wielka torba na ryby. Pamiętajcie też o oczach i nogach. Teraz już można go pokolorować. Pelikan jak żywy. Witam, dzień dobry. Witaj! Witaj! Czy pomożesz zadbać o naszą planetę? Oczywiście, ale co mam robić? To proste. Musisz tylko otworzyć dziób tak szeroko, jak tylko się da. Posprzątaliśmy planetę, a teraz wy narysujcie pelikana! Do zobaczenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, Kropko! Wersja polska, studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precix. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precix. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni.